I uwaga, w tym momencie gonitwa się rozpoczęła. Dobrze, Noblesse Biroise. I ona jest na czele. Tuż koło niej kłusuje Rani Dorsz. Rani Dorsz, Noblesse Biroise. Bliżej kanatu Lucky Star, polem Pepit Jet. I obok niej Norka de Mellere na szóstym miejscu Voseon. Dalej już w odstępie Majorina, Saver d'Anjou i w naprawdę dużym odstępie Remy Dumouré. I źle także wystartowały Sarza i Kenia Dacont. Z dużą przewagą Rani Dorsz, na drugim miejscu Noblesse Biroise, Lucky Star, Pepit Jet. Bardzo duże odstępy, 1600 metrów do celownika. Rani Dorsz z przewagą kilkunastu, jeśli nie więcej długości nad w tej chwili Lucky Star. Na trzecim miejscu Noblesse Biroise. Mam wrażenie, że ten koń galopuje. Na kolejnym miejscu Pepit Jet. Potem duży odstęp Voseon, Norka de Mellere, Saver d'Anjou i w kolejnym odstępie Majorina. Rani Dorsz z dużą przewagą, choć teraz ta przewaga nad Lucky Star nieco topnieje, 1300 metrów do celownika. Za chwilę konie wejdą w zakręt. Rani Dorsz, kilka długości już tylko przewagi nad Lucky Star, na trzecim miejscu Noblesse Biroise i Pepit Jet. Te dwa konie galopują, przepraszam, kusują wspólnie na piątym miejscu Saver d'Anjou. Konie wchodzą w zakręt, 1000 metrów do celownika. Rani Dorsz wciąż na czele. Rani Dorsz na drugim miejscu, Lucky Star, dalej Pepit Jet wspólnie z Noblesse Biroise. Saver d'Anjou na szóstym miejscu Voseon, ale te odległości są już naprawdę spore. I za chwilę Lucky Star powinna wyprzedzić Rani Dorsz i tak się właśnie dzieje. Lucky Star, Rani Dorsz, Pepit Jet, Noblesse Biroise. Stawka się nieco grupuje, ale tylko tych czterech koni, reszta dość daleko. Na piątym miejscu Saver d'Anjou, na szóstym Voseon. Konie wychodzą na prostą. Bardzo szeroko polem Lucky Star na czele. Na drugim miejscu Pepit Jet. Lucky Star i Pepit Jet. Pepit Jet rozpędza się polem. Lucky Star bliżej kanatu. Na trzecim miejscu Noblesse Biroise. Na czwartym Saver d'Anjou. Już na pierwszym miejscu 300 metrów do celownika jest Pepit Jet. Pepit Jet, Noblesse Biroise. Pepit Jet, Noblesse Biroise na trzecim miejscu, Saver d'Anjou. I będzie walka, 150 metrów do celownika, broni się Pepit Jet, atakuje Saver d'Anjou. Pepit Jet, Saver d'Anjou i za chwilę celownik, Saver d'Anjou. Jest pierwszy Pepit Jet i Noblesse Biroise razem na miejscu drugim. Dalej Lucky Star, Voseon i teraz kończą pozostałe konie.